Ten numer jest tak dobry, tak niepoprawny. Tytuł bardzo ostry, ale podoba mi się, podoba mi się. Poprawia mi humor, daje mi energii i o to chodzi, szczególnie o tej porze rano. Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Także dzisiejszy dzień zaczynam od treningu. I dzisiaj robię, nie wiem co dzisiaj robię tak naprawdę, albo plecy, albo ręce. Ręce opadają. Na razie to mi kamera opada. Także jadę i widzimy się później. Skończyłam trening, także jestem przebrana i jadę dalej. Super było. I w końcu dzisiaj zrobiłam bicepsy. I mam bardzo mało rzęs, bo mam te rzęsy już ponad 3 tygodnie. Także idę jutro na uzupełnienie i zabiorę was ze sobą, żebyście zobaczyli mnie. Przed i po, chociaż już mnie widzieliście, ale z inną metodą. Dobra, nieważne. Potrzebuję kawy. Pojadę sobie do Maca po drodze, bardzo lubię kawę z McCafe, nie wiem jak wy. Przyjechałam do Kosmetykomanii, żeby nagrać kilka filmików na ich Insta Stories. I wieczorem już czasem mam taką współpracę i właśnie raz w tygodniu tutaj jestem. I u nich na profilu opowiadam o różnych produktach zgodnie z prośbami osób, które obserwują ten profil. I tym razem jest to pielęgnacja na urlopie, wiecie jakie zabrać produkty, co się sprawdza, co trzymać przy sobie. I nagrywałam to w oparciu przede wszystkim o własne doświadczenie. Także przed chwilą skończyłam i jadę dalej do pracy. Jest szaro i okropnie na zewnątrz. Po prostu jest okropnie. Strasznie. Wszyscy cię ziewają, nie ma energii. Wypiłam dopiero dwie kawy, potrzebuję jeszcze jednej. Potrzebuję urlopu. Kto lubi pomidory malinowe, przyznać się, ja absolutnie uwielbiam, ale dzisiaj sobie kupię też takie bawole serce i ono jest naprawdę, słuchajcie, w skali 1:1 wielkości serca bawolego. Także kupię też śliweczki, różne inne rzeczy, a jestem w zielonej planecie, to jest mój ulubiony ekosklep. Zawsze jakie są tu w okolicy, to przychodzę na zakupy. Tutaj jest taka wielka ściana z owocami, z warzywami, są ekologiczne sery od różnych gospodarzy, naprawdę jest perfekta. A że dzisiaj mamy gości wieczorem, to przygotuję coś pysznego. Byłam w zielonej planecie i chciałam oddać koszyk, ale no cóż, znowu nie zabrałam mojej ekosiatki i znowu pożyczam koszyk, więc muszę to wrócić. Tutaj po prostu nie da się przyjść i nie zrobić zakupów i mój hit, takie gotowe curry z zakwasowni, delikatne curry z nerkowcami. To jest przepyszne, trzymacie to sobie w lodówce, do tego gotujecie torebkę ryżu i macie obiad dla całej rodziny, po prostu pyszny. I eko tortille też są bardzo dobre. Ketchup, to jest takie, wiecie, mozzarella od dobrego producenta. O, taki szybki mały haul. Tu mam śliweczki, pomidorki, cebulkę. I'm ready. I kumpala do mnie napisała, bo widziała na Insta, że jestem w Kosmetykomanii, żebym jej kupiła parę rzeczy, więc to są jej zakupy. No dobra, zróbmy to razem. To będzie mój pierwszy raz, gdyż nigdy wcześniej nie miałam okazji, żeby skorzystać z paczkomatu, naprawdę, polski. Zeskanuj kod używając skanera. Dobra, to jest skaner, tutaj mam numer. Zamówiłyśmy sobie coś z moją kumpelą. I właśnie to jest moje zadanie, ona zamówiła, więc ja odbieram. Dobra, skanujemy. Jest. Jak fajnie. I jest moja paczuszka. Wow. Napiszcie mi koniecznie na dole, czy wy też korzystacie z paczkomatów, czy jednak wolicie kuriera? Ej, to jest takie proste, serio? Ja się jestem prawie codziennie, przynajmniej staram się. I to nie tylko ze względu na psa i jego potrzeby spacerowe, ale ogólnie bardzo lubię przychodzić do lasu, bo się tu mocno wyciszam. Mogę sobie pewne rzeczy przemyśleć i lubię być tutaj sama. Oczywiście nie zagłębiam się nie wiadomo jak. Raczej chodzę tutaj sobie po skraju z psem. Nie zawsze sama, ale sama lubię. Mam się zrelaksować do lasu i po pierwsze
mega pogryzły mnie komary, mam całe nogi w bąblach, a spacer w samym lesie trwał jakieś, nie wiem, 10 minut i szłam bardzo szybko, tak żeby na mnie nie zdążyło usiąść, ale normalnie takie komarzyska. My tutaj nie mamy w ogóle komarów, bo robimy oprysk, o którym wam kiedyś mówiłam. Kupiłem taki płyn specjalny w Obi, to się rozlewa z wodą i robi się oprysk na rośliny, na ściany budynku, na jakieś tam wiaty i tych komarów faktycznie nie ma, ani kleszczy. No a wychodzę parę metrów dalej i od razu mnie tnął. To jest jedna rzecz. Druga, założyłam białe buty, znaczy białe, no takie jasne, które dzisiaj miałam. I wlazłam w ogromne błoto, także mam kolejne buty do mycia. Kolejna rzecz, aparat mi się zaciął, chciałam z wami chwilę pogadać w lesie, ale się zaciął, po prostu nagle przestał działać. Także poszłam się zrelaksować, a wróciłam taka, wiecie, zniechęcona do czegokolwiek. Także siadam zaraz do moich paczuszek, bo parę rzeczy do mnie dzisiaj przyszło, zobaczę co to. Myślę, że to na Insta wam pokażę. I cóż, i tyle. Trzeba coś zjeść, albo w ogóle nie jestem głodna. O, trzeba posprzątać też na lodówce. Trzeba, nic nie trzeba. Chcę, o, chcę. Chcę posprzątać na lodówce. To brzmi super. W środku też by się przydało. Przesyłka numer 1. To są gumy do ćwiczeń. Dwa opakowania. Właśnie jedne są dla mojej kumpeli, drugie są dla mnie, dla mojej partnerki z siłowni, z którą raz w tygodniu chodzę na trening. I właśnie sobie zamówiłyśmy, bo na naszej siłce ciągle brakuje tych gum, albo są za długie, albo coś. No, a no dobra, no że to jest rachunek. Tak, no 29 i dostawa na pół, no to 35. I dostałam też coś od Natural Mojo, nic nie zamawiałam, więc jest to prezencik od nich. To jest jakaś nowość, Clear Glow z kurkumą, spiruliną, bardzo lubię oba komponenty. O, fajny kubeczek ze słomką. Bardzo lubię te kubki. Mam ich kilka i dość często u nas są w użyciu, szczególnie latem, jak robimy sobie różne lemoniadki. Poznaj nasz najlepszy nutri kosmetyk Clear Glow. O, bardzo dziękuję Natural Mojo. Chętnie to sobie obczaję za chwilkę. Także, tymczasem porem lasem idę się przebrać w dresi. Taki mam się zmęczon, słuchajcie. Miałam ostatnio falę takiej hiperenergii, naprawdę. Codziennie, od rana do wieczora, ADHD, wszędzie mnie było pełno i o Jezu, masakra, jakbym miała 18 lat, a dzisiaj mam jakiś zjazd, nie wiem czy to dla równowagi, czy o co chodzi, nie podoba mi się to, o, chyba znajomi przyjechali z psem, słyszę szczekanie i Louis pipczy, po prostu taka ze mnie youtuberka, że wczoraj po południu miałam gości i w sumie zalegliśmy tak do późnych godzin. Ja już byłam potem w nocy taka zmęczona, że po prostu nic nie nagrałam, także jakby życie narzuciło styl tego vloga. Życie to nie bajka. I ten vlog będzie tak naprawdę takim filmem z dwóch dni. Wiecie o co chodzi. A teraz jak się zastanawiacie co robię, robię śniadanie i dzisiaj mam ochotę na kaszę. Mam tutaj kaszę czekoladową, proteinową, Mixit. Nie mam dla was kodu, ale będę miała niedługo. Chciałam powiedzieć niedawno. I jestem w ogóle strasznie taka rozleniwiona, bo nie musiałam dzisiaj się zrywać skoro świt. Tylko pospałam do 8. I w ogóle to jest takie fajne. I chciałabym mieć więcej takich dni, kiedy nie muszę się zrywać. Także będę nad tym pracować. Dzisiaj w ogóle mam fajny poranek, bo właśnie tak na spokojnie. I co? Co Olu chciałaś powiedzieć? Chciałaś Olu powiedzieć, że mam teraz robotę w biurze. Dawno tam nie siedziałam z kompem, tak wiecie, właśnie na sobie na spokojnie. I wyszło tak, że zamiast siedzieć w biurze, jestem na dole w salonie. I tutaj sobie pracuję, siedzę już trzecią godzinę, więc robota fajnie mi idzie dzisiaj. Nie robię makijażu, bo nie muszę, dzisiaj moja skóra odpoczywa, potem jadę na rzęsy, na uzupełnienie, tak jak wam mówiłam chyba już, nie wiem, trochę teraz, wiecie, tak odpłynęłam w świecie mojej pracy i mówiłam wam już to kiedyś, że jak jestem
skupiona na pracy, to jakby no cały świat zewnętrzny dla mnie nie istnieje. I tak, tak to wygląda. Więc pogoda się u nas poprawiła. Rano było 19 stopni i totalnie zimno. Teraz jest około, nie wiem, może 22. Świeci słońce i jest tak naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. No niby jest 26 stopni. Ale nie wiem. I o 14 ma być burza, ale rano jak sprawdzam prognozę, to było napisane, że burza będzie od godziny 12, więc może jeszcze to się zmieni i przejdzie bokiem. Bardzo bym chciała, bo nie lubię jak pada deszcz, nie lubię jak jest burza, szczególnie latem. Lato jest lato, więc po prostu ja jestem nastawiona, że ma być ciepło i przyjemnie. Więc tak to wygląda i jestem z siebie turbo dumna, nie mówiłam wam tego wczoraj, znaczy w ogóle wam tego nie mówiłam ani dzisiaj, ani wczoraj, ale wczoraj zaczęłam się uczyć edycji filmów w Pionie, tak żeby móc nagrywać ciekawsze filmiki na IGTV i na przykład miałam taki filmik jeszcze z Grecji, który sobie przeedytowałam, dodałam muzykę i tak trochę go zbajerowałam. Strasznie mi się podoba, on jest krótki, bo on ma tam, nie wiem, 15 sekund, ale cieszę się, że w końcu do tego siadłam, bo chciałabym robić większy progres. Chciałabym uczyć się nowych rzeczy właśnie na YouTubie, jakby, no wiecie, nowej edycji filmów i tak dalej, bo brakuje mi czegoś nowego. Więc tak to wygląda i chciałabym was też poprosić o to, żebyście mi napisali na dole, czego wam brakuje u mnie na YouTubie czy na Instagramie, ale mam na myśli takie konkretne rzeczy typu, nie wiem, lepiej zmontowanych filmów, takich może nawet aspekt techniczny, może jakich treści wam jeszcze tutaj brakuje, bo tak sobie wiecie, nagrywamy, znaczy ja sobie tak nagrywam, jest fajnie, gadam z wami i dodaję różne rzeczy tutaj do bazy dla klienta na stronę. I ja mam takie, okej, lubię robić to, co robię, ale chciałabym jakby małymi krokami robić fajniejsze rzeczy, ciekawsze, lepszy montaż. Zastanawiam się, czy nie zainwestować w nowy sprzęt, żeby, nie wiem, przy nagraniu filmów stacjonarnych, których ostatnio też trochę mniej nagrywałam, żeby ta jakość była trochę lepsza. No i też moja pięta achillesowa i też się z tego śmiałam, jak prowadziłam jakiś czas temu wykład o vlogowaniu. Muszę się teraz na chwilę skupić. Dobra, jest. Że mam jakby osobne pomieszczenie, bo w domu mieliśmy, jak się tu wprowadziliśmy, jakby zaaranżowaliśmy sobie wnętrza i został jeden pusty pokój. Więc stwierdziłam, że w sumie no nie mamy innego pomysłu, więc zrobię sobie takie małe studio nagrań i nawet nagrałam tam kilka filmów. Ale to nie jest jeszcze skończone. Więc też myślę o tym, żeby się za to wziąć i żeby to skończyć i mieć właśnie taki pokój, może nawet zrobić sobie z tego taki beauty room, coś czego nigdy nie chciałam mieć, no ale wiecie, no ta przestrzeń nie może się marnować, co innego mogę tam robić, co siłownię? Nie, na siłownię trzeba wyjść do ludzi, wszyscy ludzie, których kiedykolwiek poznałam w życiu, mieli siłownię w domu, mówili, że to jest tylko tak, że na początku tam parę razy ćwiczysz, a potem już nie, więc ten entuzjazm opada, a na siłowni fajne jest to, że właśnie wchodzimy do ludzi, że to jest cały taki rytuał i ja bardzo lubię siłkę, lubię tam ćwiczyć, spotykać się z ludźmi, czy po prostu być sama, ale wśród ludzi, ale bardzo, bardzo to lubię, więc zdecydowanie to nie jest dla mnie, ale mnie strasznie ręce w ogóle bolą po wczorajszym treningu, bo wczoraj właśnie robiłam ramiona i bicepsy, i to było na początku tego vloga, bo to jest vlog dwudniowy i strasznie, tak mnie, słuchajcie, bolą ręce, że masakra, ale dawaliłam wczoraj duże obciążenia, no bo właśnie też nie widzę już progresu i chciałabym bardziej wyrzeźbić sobie ręce. W ogóle kto by pomyślał, że ja się wkręcę tak w siłkę? Ja? W ogóle, ale udało się i o tym też wam opowiem w filmie. Dobra, także muszę się skupić z powrotem, wejść do tego kompa, tak wiecie, mentalnie, no i potem się spotkamy pewnie w Blinku, do któregoś na rzęsy. Mam nowe rzęsy w końcu, zobaczcie jakie piękne. 2:1, troszeczkę inna technika. W sensie, jak to powiedzieć?
że i bardziej wyciągnięta rzęsa i nowy kolor, bo to jest ciemny brąz. Nie mam dzisiaj make-upu, więc efekt będzie zdecydowanie bardziej spektakularny, kiedy się pomaluję. I słuchajcie, nie ma akurat teraz żadnej klientki tutaj, więc pokażę wam, nie pytam się o zgodę, pokażę wam jak wygląda tutaj ten pokój, pokoik. O, tutaj ja leżałam na samym środeczku, to jest ten pokój do robienia rzęsek. O, tu możecie zobaczyć, to jest troszeczkę inne światło, takie może bardziej rozproszone. Napiszcie mi na dole, czy wam się podobają. Te brązy są takie bardziej naturalne i fajnie wyglądają do jasnych włosów, tak mi się przynajmniej wydaje. O, tutaj mam jeszcze lusterko. A tu jesteśmy pod światło, więc za dużo tutaj nie podziałamy, ale w ogóle całe wnętrze Blinka jest tak piękne. Wiecie, że ja uwielbiam piękne miejsca, a tutaj to wszystko jest dopracowane w każdym szczególe. Także tutaj pokój, jak to się mówi, pokój rzęsowy. Tutaj muszę sobie też zrobić paznokcie, także link wam zostawię na dole, może ktoś akurat będzie chciał zrobić sobie paznokcie albo rzęsy podobne do moich na przykład. Dobra, jadę dalej. Wszystko załatwione i tak sobie myślę o głodzie. Głód przejął moje myśli i w ogóle wszystko. I tak układam sobie w głowie, co by to zjeść. I nawet dzwoni do mnie kumpela, no hej, co robisz, słuchaj, bo jestem w centrum Gdańska i tak się włóczę, a może byśmy coś zjadły razem? I ja tak, tak, normalnie siła przyciągania. I przyjechałam do centrum Gdańska, zaraz wam pokażę, gdzie jestem, tutaj przy Motławie, naprzeciwko koła, obok salonu Alinki zresztą, do której od dawna chodzę. I generalnie Gdańsk jest zawalony turystami, jeszcze mamy Jarmark Dominikański, także na pewno są problemy z parkowaniem, ale przyjeżdżam, ja jest jedno wolne miejsce, dokładnie tam, gdzie potrzebuję. Także pamiętajcie, żeby zawsze nastawiać się pozytywnie. No dobra, słuchajcie, jest taka sprawa, nie mrawa, że idę obładowana z kompem do góry, bo oczywiście jak tylko włączyłam kompa, to okazało się, że się rozładował i zapomniałam filmu w ogóle wrzucić, ale mówiłam wam na Insta, znaczy nie zapomniałam, znaczy myślałam, że go dodałam, a go nie dodałam. Długa historia, jak zawsze u mnie skomplikowana, ale wiecie, że ja nie lubię łatwych rzeczy. Ja lubię komplikacje, bo wychodzę zawsze z założenia, że w życiu to, co przychodzi łatwo, ma najmniejszą wartość, a rzeczy, które są trudne, są najbardziej wartościowe. I tą myślą będę się z wami żegnać. Dziękuję, że oglądaliście i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Oby jak najszybciej. Pa!